Dzisiejszy odcinek poświęcony jest państwu Franków. Historia imperiów i państw w kręgu cywilizacji zachodniej to jest w dużej mierze opowieść o wzlotach i upadkach. I o tym już widać tak naprawdę od prehistorii, od pierwszych cywilizacji. Coś się zaczyna, coś rozkwita i przebija rekordy zajmowania świata i potem coś umiera. Tak faktycznie było do teraz, ale po upadku Rzymu, o którym powiedzieliśmy sobie w serii filmów dotyczących starożytnego Rzymu, przychodzi średniowiecze, czyli okres, w którym już takiego jednej takiej dominanty raczej nie będzie. Wszystkie te tłumione przez lata rody, plemiona, które nie miały dla siebie miejsca w świecie zdominowanym przez Imperium Rzymskie, teraz po jego upadku dochodzą do władzy, przejmują jakieś tam swoje tereny i zaczyna się olbrzymie rozdrobnienie na naszym kontynencie. Oczywiście będą próby zjednoczenia, ale nawet zjednoczone królestwa, które będą się potem ze sobą ścierać albo wchodzić w sojusze, nie będą przez długi okres czasu w stanie odtworzyć takiej potęgi, jaką reprezentowały te wielkie cesarstwa, te wielkie imperia, jak Imperium Aleksandra Macedońskiego, Imperium Rzymskie, czy starożytna Grecja, jeżeli by na nią spojrzeć jako całość, czy Persowie. Nie będzie czegoś takiego. Raczej w Europie będą różne strefy wpływów, które będą się ze sobą ścierać na różnych płaszczyznach. Czy to na religijnej, czy to na gospodarczej, czy to stricte militarnie, między dynastiami będą toczyły się boje. Absolutnym wprowadzeniem, takim trochę preludium do tego, co się będzie w Europie dziać, jest historia Franków, czyli cywilizacji odpowiedzialnej za to, co znamy, co kryje się pod hasłem dzisiejszej Francji. Oczywiście. Ale także Austrii, Niemiec, nawet Hiszpanii. Państwo Franków tak naprawdę położyło podwaliny pod tą cywilizację. Mało tego, ich relacja na przykład z Kościołem ustawiła nam to, jak będzie wyglądać właśnie rozgrywka polityczna przynajmniej przez długą część średniowiecza. Dlatego to jest ważne zagadnienie, mimo że mi osobiście wydaje się dość nudne. Frankowie to jedno z wielu plemion, które naparzało się solidarnie z Rzymianami, a właściwie nie solidarnie, bo plemiona barbarzyńskie, które żyły sobie w Europie w trakcie podbojów rzymskich, miały to do siebie, że nie umiały się zjednoczyć. Miały różne języki, różne pomysły na jakichś swoich bożków. No, działały samodzielnie i dlatego tak łatwo Rzymowi było po prostu ich rozgniatać. W miarę jak Rzym się wycofywał, a lata pod okupacją rzymską postępowały, no to część tych plemion wpadło na ten właśnie pomysł, żeby spróbować tworzyć jakąś wspólną siłę, więc okupacja zjednoczyła wiele takich wcześniej bardzo, bardzo mocno rozdrobnionych plemion i jednym z takich plemion są właśnie Frankowie. Jako swój teren Frankowie wybrali Galię i to tam zebrali się i zjednoczyli i stworzyli taką dość dobrą przeciwwagę do sił rzymskich, które w regionie stacjonowały. Kiedy Imperium Rzymskie zupełnie wycofało się z tej części Europy, no to król Chlodwik, jeszcze nie król, tylko władca Chlodwik, zjednoczył wszystkie te tereny, a następnie przyjął chrzest i w obrządku chrześcijańskim stworzył państwo Franków, czyli coś, co miało się później stać jedną z najważniejszych sił politycznych w Europie. Chlodwik I reprezentował dynastię Merowingów i zapoczątkował proces poszerzania się terytorium z Galii na to, co znamy dzisiaj jako Francję. Poprzez taki systematyczny rozwój państwo Franków regulowało też wiele kwestii, takich jak prawo, podobnie jak prawo rzymskie, tak Frankowie mają prawo salickie, które no nie jest zbyt skomplikowane i reguluje tak naprawdę takie podstawowe kwestie współżycia społecznego, czyli małżeństwa, spadki, dziedziczenie ziemi, kary. Taki wniosek już, który powinniśmy wszyscy czuć intuicyjnie, to jeżeli jakaś cywilizacja na tym etapie, czyli na etapie wczesnego średniowiecza, wypracowuje swoje prawo, no to znaczy, że warto się nią zainteresować, bo stoi za nią jakaś myśl polityczna, myśl społeczna, jakaś siła faktycznie, bo skoro już jest prawo, to znaczy, że ma co to prawo regulować. Dynastia Merowingów na przestrzeni lat przekona się bardzo szybko, że niełatwo zarządzać nawet małej i średniej wielkości państwem. Tak zwany kryzys dynastyczny sprawi, że poszczególni członkowie rodu Merowingów będą chcieć walczyć o władzę, będą wydzielać jakieś tam tereny dla siebie i państwo nie będzie w stanie się zjednoczyć, być tak naprawdę jednym państwem Franków, tylko będzie wiele rywalizujących ze sobą królestw. Pojawią się najazdy na przykład ze strony Arabów i będzie problem z tym, czyja to jest odpowiedzialność, żeby tym Arabom się przeciwstawić, kto ma zjednoczyć kraj, kto odpowiada za wydawanie ziemi, czyja jest ziemia. Narodzi się bardzo wiele problemów, na które późniejsi królowie będą oczywiście przygotowani, będą mieli uregulowany zestaw rozwiązań, ale Merowingowie jako ci pierwsi tacy testowani w historii na tych wszystkich frontach władcy mają z tym problem, bo nie wiedzą do końca jak zarządzać swoim państwem, swoją ludnością. Kryzys dynastyczny, który przerodzi się później w wojny domowe,
wojskowe sprawi, że olbrzymią władzę i olbrzymie wpływy zyska warstwa tak zwanych majordomów, czyli osoby odpowiedzialne za zarządzanie dworami swoich monarchów, którzy już od dawna mieli bardzo duży wpływ na to, jak wygląda władza w kraju, ale ponieważ tych majordomów jest całkiem sporo i w większości przypadków nie mają oni tak na przykład szarganej opinii jak władcy, to łatwo jest im zdobywać lojalność i przekonywać do siebie nie tylko władców, ale też ludność cywilną. Ostatecznie w mniej lub bardziej uczciwy sposób władza i faktyczna pozycja decyzyjna na temat losów państwa przejdzie właśnie do rąk majordomów, a konkretnie do Pepina I z dynastii Karolingów. To będzie początek tej wielkiej zmiany, czyli pierwszej zmiany dynastycznej, pierwszego takiego mini przewrotu dynastycznego w dziejach Europy średniowiecznej.